Wtorek, 18 czerwca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Generał Jarosław Czemczyk nie będzie już członkiem Rady Nadzorczej ekstraklasowego Piasta Gliwice. Taką informację przekazał dziś podczas konferencji prasowej akcjonariusz klubu Zbigniew Kałuża. Kontrowersje wokół tej sprawy śledzi Paweł Jędrusik. Zbigniew Kałuża, który jest mniejszościowym akcjonariuszem Piasta Gliwice, poinformował, że generał Jarosław Szymczyk rezygnację ma złożyć jutro. Na pytanie, skąd decyzja o tym, żeby to Szymczyk zasiadał w Radzie, Kałuża odpowiada krótko. Dlaczego miałby nie być, skoro jego dziadek pracował w tym klubie, ojciec Jarek ze mną przychodził na mecze od B-klasy i właściwie był dobrym duchem i zawsze bezinteresownie ten klub wspierał. Tak jak Państwu powiedziałem, rozwiązywaliśmy bardzo trudne problemy tego klubu. Zawsze mogłem na niego liczyć i uważam, że jest to jedna z osób tutaj w Gliwicach, gdzie ten klub powinien być takiej osobie wdzięczny za to, co zrobił. Teraz do Rady Nadzorczej wrócą zarówno Zbigniew Kałuża, jak i Grzegorz Jaworski. Jesteśmy dumni z tego klubu, osiągnęliśmy sportowo bardzo wiele i chcemy więcej jeszcze osiągnąć. Chcemy dalej, aby Piast był klubem czołowym w Ekstraklasie. Mamy ku temu powody, mamy do tego możliwości, mamy świetnego trenera, mamy dobrych zawodników. Ten klub nie może zniknąć z mapy Śląska, z mapy Polski, dlatego tutaj zrobimy wszystko z panem Zbigniewem Kałużą, żebyśmy odbudowali to zaufanie do klubu. Informacja o tym, że Jarosław Szymczyk znajdzie się w Radzie Nadzorczej Piasta Gliwice, pojawiła się kilka dni temu. Wywołała spore kontrowersje nie tylko wśród kibiców klubu. Wakacje za pasem i o ile uczniowie będą mieli teraz dużo wolnego czasu na zabawę, to śląska policja przypomina, co zrobić, żeby być bezpiecznym. Szczególnie jeśli chodzi o wycieczki rowerowe. Paweł Jędrusik. Patryk miał szczęście w nieszczęściu. Jechałem na hulajnodze, nie widziałem auta, pojechałem i mnie uderzyło. Na szczęście to zdarzenie nie skończyło się tragicznie, ale takich sytuacji na polskich drogach jest nadal dużo, za dużo. Tylko w tym roku to ponad 500 zdarzeń na terenie województwa śląskiego, z tego 120 wypadków, 4 osoby zginęły, tak więc mamy o co walczyć, mamy co poprawiać i my dzisiaj spróbujemy to zrobić. Dlatego śląska policja organizuje spotkania z najmłodszymi i przypomina, jak istotne jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Tym razem taka pogadanka odbyła się w zespole szkolno-przedszkolnym w Łące. I choć wiele dzieci ma pewną wiedzę, to takie spotkania są potrzebne. Teoretycznie tak, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, no to różnie wygląda. Niestety mamy taką ścieżkę rowerową, która jest poszatkowana wyjazdami z różnych domostw i dzieciaki nie zwracają na to uwagi, jadą jednym ciągiem, co może prowadzić do różnych niebezpiecznych kolizji. Zadbanie o własne bezpieczeństwo to jedno, ale istotą jest również stworzenie rowerzystom i użytkownikom hulajnóg odpowiednich warunków. O to zabiega m.in. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wydaje się, że takim kluczowym elementem jest bezpieczna infrastruktura rowerowa, która powoduje, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 8 czy 80-latkiem, kobietą, mężczyzną, wszyscy czuliby się na tej infrastrukturze bezpiecznie. Tutaj w tym rejonie widać, że z tą infrastrukturą jest naprawdę nieźle. Natomiast jak się patrzy na badania, to 70% Polaków mówi, że jeździłabym rowerem do pracy, na zakupy, ale się obawiam jazdy rowerem w ruchu mieszanym z samochodami. Po takiej pogadance dzieci są już bogatsze w wiedzę. Trzeba uważać na pewno i nawet jak się jeździ na rowerze, to trzeba zawsze pamiętać o kasku. I oczywiście rozglądać się, ale nie za wolnym czasem, bo tego przez najbliższe 2 miesiące będzie pod dostatkiem. Związkowcy Sierpnia 80 pojadą do stolicy, aby przed siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprotestować. Obawiają się, że na skutek decyzji nowego rządu węgiel będzie ściągany z Kazachstanu, a potem w sezonie zimowym surowca może zabraknąć, a ceny pójdą w górę. Fatima Orlińska. Zablokowanie rozporządzenia o sprzedaży węgli grubych z polskich kopalń, sprzeciw wobec prowadzonej aktualnie polityce energetycznej zarówno w górnictwie, jak i hutnictwie, a także apel o modernizację bloków energetycznych klasy 200.
to postulaty górniczych związków zawodowych, z którymi w piątek 28 czerwca pojadą do Warszawy. Dołączą do nich hutnicy i rolnicy. Powodem sprzeciwu ma być projekt rozporządzenia, na skutek którego w sezonie grzewczym według związkowców znów może zabraknąć węgla. Rozporządzenie jest przygotowywane znowu pod węgiel rosyjski, który ma do Polski wjeżdżać. Oczywiście to będzie tak zwany węgiel kazachstański, który oczywiście będzie z Rosji do Kazachstanu, a z Kazachstanu przyjedzie do Polski. Jego ceny znowu poszybują do 3-4 tysięcy za tonę. Wjedziemy też spytać o kopalnię Bełchatów. Tam kopalnia nie dostała zgody na eksploatację pola Złoczew. A to jest, ja przypomnę, 20% rynku mocy w Polsce. No i jeśli tak tego złoczewa nie otrzymamy, to za kilka lat 20% energii z Polski wyparuje. Na to też nikt nie ma żadnego pomysłu. Do Warszawy wyjedzie kilkadziesiąt autokarów z przedstawicielami górnictwa, hutnictwa i rolnictwa. Manifestacją chcą zapobiec przyjęciu rozporządzenia, którego, jak mówią, projekt wciąż można zmienić. Związkowcy liczą, że ktoś z ministerstwa wyjdzie do nich, by porozmawiać. Wysokie temperatury i piękna pogoda. Z pozoru wszyscy na to czekamy, ale nie wszystkim to sprzyja. Panująca susza na przełomie kwietnia i maja spowodowała straty w plonach. Będą mniejsze o prawie 20%. Sytuacja dotknęła prawie wszystkie województwa, w tym śląskie. Największe straty dotyczą upraw zbóż jarych, ozimych czy truskawek. Karolina Komada. Soczyste, smaczne i zdrowe. Przynajmniej w teorii, choć sezon na truskawki trwa zazwyczaj od maja do końca lipca, to w tym roku rozpoczął się znacznie szybciej. W tym roku były bardzo wcześnie truskawki. Taki największy wysyp to był 2 tygodnie temu. Mieliśmy w granicach 10-12 zł za kilo, a w tej chwili już są końcówki. I to, co ma trochę ktoś, bo to już są przywożone aż z Puław, z Pomorza, bo w naszych stronach nie ma już truskawek. A jak są, to nie każdemu smakują. Przede wszystkim jest dużo takich, które, mam powiedzieć, są zepsute na dzień dobry. Ja ostatnio mam takie szczęście, że co kupię, wsypią mi do torebki takiej papierowej, to zawożę błoto do domu. Zauważyłam, że są właśnie teraz nasze krajowe, bo wcześniej chyba były greckie, więc jeszcze chyba są. Ja często tutaj kupuję i bardzo mi smakują. Zdania są różne, tak samo jak różne są odmiany. Truskawka Rumba, Malwina, niezależnie od rodzaju, problem jest jeden – wysokie temperatury. Upały absolutnie nie pomagały. Truskawki muszą być jak w tej chwili, to mają robione nawet takie rzędy z parasoli, żeby ich nie spaliło. Nie tylko truskawki. W Polsce w 15 województwach, w tym śląskim, wystąpiła susza rolnicza. Trwała od 11 kwietnia do 10 czerwca i choć deficyt wody poprawił się o 15 mm przez ostatnie opady, to wciąż jej brakuje. Jeżeli chodzi o powiaty, to w województwie śląskim najgorsza sytuacja występuje w powiecie kłobuckim i zawierciańskim. W tych powiatach straty na dzisiaj, można powiedzieć, wynoszą 20%, jeżeli chodzi o plony, w stosunku do plonów uzyskanych przy przeciętnych warunkach pogodowych. Susza dotknęła szczególnie uprawy zbóż i jary. Choć odczuli to lokalni rolnicy, to aktualnie wysokie temperatury sprzyjają uprawie niektórych roślin. Suchy maj spowodowały znaczną redukcję plonów, między innymi traw, i to na pewno także się odbije na zbożach. Już lada dzień będą się zaczynać również żniwa. W chwili obecnej wysokie temperatury i deszcz, który był na początku czerwca, sprzyja bardzo na wzrost kukurydzy, ponieważ kukurydza jest to roślina tropikalna, ona uwielbia wysokie temperatury, natomiast potrzebuje też do tego takiego szybkiego wzrostu i pełnego wigoru dużej ilości wody. Blisko 40 tysięcy rolników wciąż czeka na rekompensatę za ubiegłoroczną suszę. Tymczasem pojawiają się postulaty, aby uruchomić pomoc już za obecny rok. Napływ gorącego powietrza z krajów afrykańskich i południowej Europy sprawia, że temperatury sięgają ponad 30 stopni. Sezon korzystania z akwenów wodnych oficjalnie uważam za otwarty. Kąpielisk jest wiele, tak samo jak atrakcji. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy naszego województwa przechodzą pierwszą falę upałów. Karolina Komada. Kurtyny wodne są już zainstalowane w wielu miastach w regionie. W Katowicach pojawiło się ich 17. To jeden z wielu sposobów na walkę z falą upałów. Dzisiaj rano mnie obudził przepiękny koncert ptaków. One już rozpoczęły o 3:50 po prostu. No. Przebywanie w naturze, no to jest fantastyczna sprawa. W ośrodku Czechowice w Gliwicach czeka też miejsce do siatkówki plażowej, na grilla czy wypożyczalnia rowerów wodnych.
Super tu jest, bo przede wszystkim nie ma takiego zgromadzenia, nie ma tyle ludzi, nie? Piękna atmosfera, nie? Wolnie natury. Nie ma tłumów, bo początek wakacji jeszcze przed nami, a sezon kąpielowy rozpoczął się 1 czerwca, potrwa do 8 września. Rocznie ośrodek odnotowuje kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. To nie jedyne takie miejsce w Gliwicach. Też już myślę niedługo ruszy kąpielisko leśne. To też jest miejsce, gdzie bardzo często mieszkańcy przychodzą, odwiedzają, żeby tutaj zażywać kąpieli wodnych. Mamy także w centrum Gliwic, dosłownie w samym centrum, w Parku Chopina, wodny plac zabaw. To jest szczególne takie miejsce dla dzieci, tych najmłodszych, żeby nieco się orzeźwiły, jak są spore upały. Fale upałów można też przetrwać nad Pogorią. Dąbrowskie akweny rozpoczęły sezon 3 dni temu i od tego czasu można wypoczywać pod okiem ratowników. Warto pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą, bo temperatury będą sprzyjać częstym wypadom nad kąpieliska czy jeziora. Dzisiaj i jutro mamy obowiązujące ostrzeżenie o upałach. W dzisiejszej nocy temperatura minimalna będzie bardzo wysoka. Będzie to dość uciążliwa noc, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, odpoczynek dla organizmu, bo temperatura minimalna wyniesie około 18-19 stopni. I już jutro od samego rana będzie bardzo gorąco. Cały jutrzejszy dzień praktycznie będzie słoneczny, pogodny i upalny. I choć jutrzejsza noc może być burzowa z możliwymi opadami deszczu i gradu, a słupek rtęci w czwartek osiągnie 24 kreski, to od piątku czeka nas kolejna fala temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. Taki był wtorek. Zapraszam jutro w imieniu Grzegorza Żądło. Do zobaczenia.